Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcineczek z Minecraft Dungeons. Moi drodzy, lecimy z kolejną misją i tym razem powiem wam, że będzie ciekawie. Oczywiście na samym początku zostawcie koniecznie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i tak, na samym początku pokażę wam w ogóle swój ekwipunek, jak to wygląda tutaj, bo powiem wam, że itemków to mi się naprawdę dużo uzbierało. No i tak, zobaczcie, mamy tutaj jakieś wędki, jakieś łuki, jakieś w ogóle tutaj miecze, nie miecze, tutaj nawet zobaczcie, mamy pszenicę, także naprawdę sporo tego mamy, mamy tutaj artefakty. No i tak, teraz wypadało, ja ogólnie to już rozbijałem troszeczkę, zobaczcie, bo mamy tutaj taką opcję jak rozbić, także możemy sobie to porozbijać, bo to wszystko jest słabsze. To ewentualnie na razie zostawię, to też możemy rozbić, te łuki rozbijamy i za to dostajemy emeraldy, a za te emeraldy później możemy sobie otworzyć losowy artefakt i właśnie to teraz zrobimy. Otworzymy jeden artefakt u kupiec wędrowny, u kupca wędrownego i dostaliśmy smaczna kość i to jest jakiś artefakt chyba, jak się nie mylę. Tak, to jest artefakt. I wiecie co? Ja tego chyba... Albo dobra, weźmiemy sobie to, to pewnie dodaje jedzonko, zaraz możemy przeczytać. Przyzywa wilka, który pomaga ci w walce. Wow, to w sumie mnie zaskoczyli. Także weźmiemy sobie to, miałem ogólnie jeszcze takie piórko, zobaczcie, lekkie piórko. To po prostu miałem chyba takiego double jumpa, coś na takiej zasadzie. Mamy jeszcze kowala i tutaj również sobie otworzymy skrzyneczkę u kowala. Także dostaliśmy zbroję, zobaczcie, jaskiniowa zbroja. A powiem wam, że zbroja to mi się na pewno przyda, także ubieramy sobie zbroję. I ej, powiem wam, że to wygląda mega, mega dobrze, także jestem naprawdę mega zadowolony. I w ogóle jakiś nietoperz koło mnie tutaj lata i jest jakiś jeszcze piesek z tyłu, także wilk, piesek, także spoko. Dobra, okej, okay, także przechodzimy bez zbędnego, dłuższego gadania do naszej misji. Także wybór misji, moi drodzy, kopalnia czerwonego kamienia, także będzie się działo, lecimy. Okej, okay, także oczywiście wstępniak musi być, jak zawsze. Także sobie czytajcie, nie będę wam tutaj przeszkadzał. Powiem wam, że te wstępniaki są mega dobre. Okej, także przemierzamy podziemne otchłanie, aby poznać prawdę, moi drodzy. Także zaczynamy misję. I znajdź osadników, okej, okay, nowy cel, znajdź osadników, także lecimy. I mamy jakiegoś nietoperza i teraz pytanie, czy ten nietoperz... dostaliśmy tego nietoperza dlatego, że mamy ten artefakt, czy dlatego? Raczej to nie, wydaje mi się, że to jest od tej zbroi, także po prostu ta zbroja działa na takiej zasadzie, że dodaje nam nietoperza, ale możemy to bardzo łatwo sprawdzić. Tak, czyli zbroja po prostu dodaje nam nietoperza i to jest naprawdę mega. Już się nie mogę doczekać, ja wiem, że wy na to na pewno czekacie i to jest już, tam mówiłem, wiem, milion razy i to jest już o innych youtuberów, ale ja bardzo czekam już na dodatek, natomiast ostatnio troszeczkę z czasem u mnie słabo, dlatego to odcineczki się tak rzadko pojawiają z Dungeonsów i ostatnio się pojawia za to CS, także mam nadzieję, że CS wam się też podoba. Jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków z CS-a, to koniecznie wejdźcie, zobaczcie, co z tego CS-a nagrałem. Oczywiście odcineczki były naprawdę spoczko, według mnie oczywiście, i wam się też widziałem, że spodobały. Okej, okay, przechodzimy do Dungeonsów, bez tutaj jakiegoś gadania, nie na temat, że tak powiem. Także mamy pełno zombiaków. Oczywiście przemierzamy nasze krainy, tutaj w ogóle jakaś klatka jest, z której spełnią się te zombiaki. Okej, okay. Są dusze i tak, teraz jak zbieram sobie te dusze, to odblokowuje mi się tutaj ten artefakt, który mogę sobie po prostu później użyć. Także też naprawdę spoko opcja. Okej, okay, kolejna klatka i kolejne zombiaki, moi drodzy. Dobra, powiem wam, że ta proca, którą mam, to jest w ogóle coś mega, nie? Także naprawdę spoko. Okej, okay, zbieramy dusze, na razie nie będę używał tych artefaktów, ewentualnie możemy sobie użyć dwójeczki. Zobaczcie, mamy wilka, użyłem sobie dwójeczki, pojawił się wilk i on nam teraz, rozumiem, że pomaga. Rozumiem, że on jest sobie tak, będzie cały czas, a nie, on jakiś tam, widzę, ma czas niestety, także on pewnie zniknie. A nie, chyba, że to jest jego życie, zobaczcie, mamy coś tutaj, taki żółty paseczek, mam nadzieję, że to na nagraniu będzie widać. YouTube moją jakość filmów niestety zmienia na niższą i to jest złe, mega złe, nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale po prostu tak YouTube robi, to go nie podnosimy, albo weźmiemy sobie na sprzedaż ewentualnie, emeraldy oczywiście zbieramy, strzały podnosimy i możemy sobie użyć, wow, artefaktu, który mam pod trójeczką, co to tam spadło w ogóle, pod trójeczką, wow, no nie,
powiem wam, że teraz to jestem pod mega wrażeniem, bo naprawdę czegoś takiego to jeszcze nie widziałem w tej grze. Myślałem, że to jest jakaś różdżka, a to po prostu używamy za pomocą artefaktu. I teraz takie pytanie do was. Możecie oczywiście w komentarzu napisać. I tak nigdy tych komentarzy nie piszecie, bo odcinka do końca nie oglądacie. Zawsze oglądajcie odcinek do końca. Musicie mi napisać koniecznie, moi drodzy, czy są w tej grze jakieś różdżki, bo ja lubię magię. Mój kanał ogólnie, na moim kanale znajdziecie dużo takich właśnie materiałów magicznych, że tak powiem, fantazja i tak dalej, i tak dalej. Także musicie mi napisać koniecznie w komentarzu, czy znajdę tutaj coś takiego jak jakieś różdżki, zaklęcia, coś na takiej zasadzie, bo powiem wam, że ja coś takiego uwielbiam. Dobra, musimy cofnąć. Tutaj niestety nic nie ma. Ogólnie mam nadzieję, że... Znaczy mam nadzieję, no. Wiem to, że są osoby, które lubią mnie słuchać, ale chciałbym też do siebie przekonywać nowe osoby, które mnie jeszcze nie znają, żeby również mnie słuchały, oglądały i polubiły, i chciałbym, żeby nasza społeczność się rozwijała. Nie wiem, czy mówiłem, to powiem to teraz. Zapraszam na naszego Discorda Legendy Stevie'ego, bo jest nas coraz więcej, także naprawdę się na naszym Discordzie dzieje. Oczywiście link do Discorda macie w opisie. Okej, mamy nosacze, nosaczów jeszcze chyba nie było. Także musimy je tutaj pozabijać sobie. Te z procami to są najgorsze, nie? Dobra, ewentualnie możemy używać sobie tych naszych tutaj artefaktów. Ewentualnie to sobie heala możemy użyć, bo heal to jest dobra opcja, okej. Tutaj mamy kolejnego, chyba trujące strzały jakieś ma. Uwolni osadników 2 na 3, czyli gdzieś jeszcze tutaj jest osadnik i nie wiem, czy czasem nie ominąłem. Zobaczcie, tutaj mamy jakiś mieczyk, nie wiem, czy czasem nie ominąłem osadnika. Bo dzieci... O, jest tutaj, zobaczcie, jest osadnik. Okej, proszę cię bardzo, już nie musisz dla nich kopać tutaj, jesteś wolny. I ogólnie w ostatniej misji, w poprzednim odcinku, oczywiście jeśli nie widzieliście, to obejrzyjcie, się troszeczkę zawiodłem, ponieważ myślałem, że będzie boss, a misja się skończyła tak troszkę słabo i bossa niestety nie było. Także mam nadzieję, że w tym odcinku będzie boss. Czy to boss? Nie, to jakiś przywoływacz na razie, także... Ale ten przywoływacz to nie jest wcale taki słaby. Dobra, w tym przypadku użyjemy artefaktów, bo się naprawdę przydadzą. Ogólnie jeśli chodzi o poziom trudności, to wybrałem taki chyba jakby do mnie dostosowany. Tam mi samo zaproponowało, gra sama mi zaproponowała poziom trudności, także taki poziom trudności też wybrałem, jaki tam miałem. Okej. Dobra, kolejna klatka rozwalona. I idziemy dalej, zwiedzamy dalej, eksplorujemy dalej nasze tereny. Tędy rozumiem, a przejdę sobie, okej, udało się, mamy creepery. Creepery oczywiście zabijamy. Kolejna klatka, tą klatkę trzeba rozwalić, bo z niej się cały czas będą spełniły zombiaki. Mamy miksturkę szybkości. Ogólnie miałem wcześniej artefakt buciki, które wdawały również szybkość, natomiast z nich zrezygnowałem, ponieważ chciałem wypróbować innych artefaktów, takich właśnie jak na przykład ten wilk, który mamy. Ja mówię cały czas na to piesek, ale to jest chyba wilk. Także mamy kolejną zbroję, która jest niestety słabsza, także słabo. Słabo, ale możemy ją zobaczyć. Wow, ta zbroja jest fajna, bo daje nam nietoperze. Tylko nie wiem, co ten nietoperz daje. Na pewno jest tam opisane przy zbroi, ale za bardzo mi się nie chce czytać. Ale zaraz zobaczymy, żeby nie było, że jestem takim leniem. Także już patrzymy. Ta zbroja daje nam... otrzymujesz nietoperza jako zwierzaka. Ale czy ten nietoperz coś daje, to nie wiem. Rozumiem, że on coś robi. Czy on sobie tylko tak lata po prostu. To chyba jest tak bardziej dla kwestii wizualnej, że on sobie lata. Okej, rozwalamy wszystko i eksplorujemy teren. Mamy tutaj w ogóle jakieś lodowe. O, nowe pająki, takich jeszcze nie widziałem. No spoko. Okej, kolejna klatka. Także siejemy zniszczenie tutaj. Kolejne nosacze. I teraz będzie, zobaczcie na to. Zobaczcie, co ja teraz zrobię. Bang. Takie, zbieramy dusze, aby aktywować nasz czar, naszą umiejętność, naszego tutaj artefakta. Także kolejni osadnicy do uwolnienia. Mamy 6 osadników, 6 osadników aż do uwolnienia. I zaraz umrę, okej, dobra, jednak nie umarłem. Ogólnie planuję odcinki z kamerką, to by była naprawdę dobra opcja. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że się uda. I musimy pouwalniać tutaj wszystkich osadników, także... Użyjemy sobie może tego, trójeczki. To nie jest aż takie super. O, umrę, no nie, ten artefakt nie jest wcale taki super. Stałem w miejscu, nie mogłem nic zrobić i wszystkie możliwe strzały i obrażenia na siebie przyjąłem, także to nie było dobre. Okej, mamy samych nosaczy tutaj, mamy, jest ich naprawdę od groma. To jest kolejny osadnik do uwolnienia. Ogólnie są chyba 3 życia, jak się nie mylę, także...
Także no, mamy jeszcze tylko dwa. Nie wiem, czy to się też jakoś regeneruje. Te życia, które otrzymujemy, mamy tutaj szybkość, mamy kolejnego osadnika, jeszcze jeden osadnik gdzieś został. Pytanie, gdzie on jest? Gdzieś tam daleko. Okej, ostatni osadnik. Dobra, mamy ostatniego osadnika i możemy stąd zawijać. Tutaj gdzieś, o, brama nam się otworzyła. Także, wow, powiem wam, że tutaj to jest tego aż za dużo, nie? Za dużo potworów, ej no, wow. To już nie jest spoko. Powiem wam, umieraj. Bez artefaktów byłoby ciężko i na wyższym poziomie trudności też byłoby tutaj naprawdę ciężko. Okej, weźmiemy sobie naszego wilka. Mamy jakieś tutaj sztylety, ale one są słabe, ewentualnie na sprzedaż je weźmiemy. Okej. Dobra, nie jest źle, zobaczymy. Ale ta misja coś czuje, że nie będzie łatwa. Wow. Uciekać. Gdzie ten przywoływacz? Zbierać duszę trzeba. Tu jest przywoływacz. Oj, umrę albo nie umrę. Wow. Powiem wam, że naprawdę nie jest łatwo. No i umarłem. No nie. Liczba pozostałych żyć. Jedno życie mi tylko zostało. Ej, dobra, muszę się skupić. Muszę się naprawdę skupić. Ale to jest w ogóle chyba koniec misji, bo tu jest, widzę, opuść kopalnię. Także już niedaleko. Trzeba to rozwalić, bo to cały czas spawni. Te potwory niedobre, okej. Opuść kopalnię. I zakładam, że tutaj będzie boss. I to może być naprawdę ciężkie z jednym życiem. Oho, chyba będzie boss, coś czuję. No, tak jak mówiłem, mamy bossa, moi drodzy. Okej. Wow. 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 Okej. Okej. To nie będzie proste. Wpadłem do lawy. No nie. No nie, ostatnia szansa. Mamy jeszcze jedną szansę. Jeśli jeszcze raz polegniesz, to umrzesz. Okej, ale powinno się udać. Powinno się udać. Ten golem jest słaby ogólnie. Myślałem, o nie, przez przypadek użyłem heala. Dobra, zabiliśmy go. Okej, opuść kopalnię. Chyba się udało, ten boss był naprawdę słaby. Jakby miał 3 życia, to by było dosyć łatwo. Jeszcze tutaj jakieś nosacze. Okej, zabijamy stąd. Uciekamy. Ale powiem wam, że ten potwór, ten boss to nie był... Wyglądał naprawdę kozacko, nie? Ale był za to słaby. Okej, także chyba kolejna misja wykonana, moi drodzy. Takie zwycięstwo, nice. Mega dobrze. W ogóle nie wiem, dlaczego dostaliśmy 4 szanse, skoro były tylko 3 życia. No ale było okej. Także słuchajcie. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeszcze otworzymy sobie skrzyneczkę. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej gierki, a będą, bo musimy to skończyć i dalej lecieć z DLC, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. O nie, już to miałem, ale to jest jakieś lepsze, okej. To koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Także trzymajcie się, hej.